Jak głębokie mogą być spadki cen energii, także dla konsumentów? O tym będę rozmawiał z Bartłomiejem Derskim, ekspertem wysokienapięcie.pl. Witaj, Bartku. Jakie są Twoje przewidywania? Co dzieje się na rynku? Może najłatwiej oczywiście opowiedzieć o tym, co się dzieje na rynku, bo mieliśmy duże spadki, podobnie jak na wszystkich surowcach, węgiel, ropa, gaz ziemny. Także w ślad za tym poszedł spadek energii elektrycznej, przy czym mieliśmy już całkiem spore odreagowanie, między innymi wynikające z tego, że ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla spadły z niemal 30 euro za tonę jeszcze w połowie ubiegłego roku do 15 euro, czy nawet nieco mniej w takim dołku, jaki mieliśmy kilka tygodni temu, kiedy załamały nam się wszystkie notowania też na giełdach. Ale uprawnienia odbiły, podobnie zresztą jak akcje wielu firm energetycznych, czyli no ten popyt spekulacyjny zapewne na uprawnieniach sprawił, że one szybko nam podrożały. Dziś już kosztują prawie 21 euro za tonę. No i w ślad za tym energia elektryczna także poszła nam z powrotem do góry. Po prawie 300 zł za megawattogodzinę była notowana cena w podstawie, czyli ta taka teoretycznie tańsza energia na przyszły rok, ale po tych spadkach do nieco ponad 200 zł ponownie odbiła i teraz to jest około 230 zł za megawattogodzinę, więc mamy poziom, jaki mieliśmy na początku tych wzrostów, które wywołały taką paniczną reakcję odbiorców energii i rządu. Mieliśmy wtedy wprowadzane różne mechanizmy osłonowe ad hoc i teraz mamy taką cenę jak na początku tej sytuacji. I teraz pytanie, bo na razie uprawnienia do emisji CO2 są w konsolidacji, tak naprawdę poruszają się w takim trendzie. Właśnie, a może wyjaśnij, dlaczego te ceny nie spadają nadal? Rozmawialiśmy ponad miesiąc temu, właśnie te ceny były wówczas niskie i ja przypuszczałem, że one na tych niskich poziomach się utrzymają, a odbiły. Myślę, że popyt spekulacyjny sprawia, że te ceny jednak poszybowały do góry, czyli mieliśmy no wejście tych inwestorów, którzy zwietrzyli tutaj szansę na zarobienie na uprawnieniach do emisji CO2. Oni zaczęli kupować. Pewnie też część energetyki mogła wtedy zacząć kupować więcej, aby się no, zahedżować pod kontrakty, ale też spekulacyjnie mogła trochę wykupić, korzystając z tej okazji. No i to jest powód powstrzymania tych spadków i ponownego odbicia. Co przed nami? Bo coraz gorsze dane o produkcji, o budownictwie, o handlu dopiero spływają. Przypuszczam, że dane za kwiecień pokażą, jaka jest skala nadchodzącej recesji. Czy rozumiem, że wraz z pogłębianiem się recesji ceny energii powinny coraz bardziej spadać? Czy to mogą być spadki aż kilkunastoprocentowe? No i to jest właśnie dobre pytanie, bo zużycie energii elektrycznej nam zaczęło ponownie rosnąć, bo wychodzimy jednak z tego lockdownu. W zasadzie wczoraj była informacja jednego z koncernów motoryzacyjnych, że przywraca produkcję w polskich fabrykach. Za chwilę będziemy mieli także otwarcie galerii handlowych, więc to zużycie energii będzie z powrotem rosnąć. W ślad za tym trzeba będzie więcej i węgla, i w związku z tym uprawnień do emisji dwutlenku węgla do atmosfery, więc bardzo możliwe, że te ceny energii ponownie nam jednak zaczną rosnąć. Powiedziałeś jednak rosnąć, czyli ale to masz na myśli o odbicie o kilka procent, czy jakieś głębsze zmiany, czyli inaczej, czy energia wkrótce może być jednak paradoksalnie droższa niż była na początku roku? Wydawałoby się, że to by było bardzo dziwne. Nie, myślę, że do takiego stanu, jak mieliśmy, zwłaszcza w szczycie, jaki był w zeszłym roku, kiedy te kontrakty na przyszły rok kosztowały prawie 300 zł, dzisiaj przypomnijmy, to jest kilkadziesiąt procent mniej, bo to jest 230 zł, to jest o ponad 1/3 mniej, to myślę, że do tego stanu już nie wrócimy w najbliższych miesiącach, bo gospodarka z pewnością ostatecznie odczuje ten lockdown trwający już 2 miesiące w Polsce, a przecież w krajach Europy Zachodniej nawet dłużej.
Nie spodziewałbym się aż takiego silnego odbicia i myślę, że długofalowo ponownie będziemy powoli wracać do albo trendu bocznego, albo jednak lekkich spadków związanych z tym, że mamy coraz więcej na przykład energii odnawialnej w polskim systemie energetycznym, która tak naprawdę obniża nam hurtowe ceny energii elektrycznej, bo no, produkcja z wiatru czy słońca w zasadzie nie kosztuje nic, sprawia, że te najdroższe elektrownie węglowe przestają pracować w tym momencie, kiedy wieje i świeci. I pewnie te ceny już nie będą nam tak, już nie wrócą nam do tych poziomów sprzed kilku miesięcy. O tym, jak bardzo mogą spaść ceny energii elektrycznej, rozmawiałem z panem Bartłomiejem Derskim, ekspertem wysokie napięcie.pl. Bartku, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.